do informacji publicznej, ponownego wykorzystania. Narzekaliśmy na brak wiedzy, tak, szczególnie w tym drugim obszarze, ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Więc oddając troszkę sprawiedliwość administracji publicznej, a przede wszystkim możliwość wskazania na problemy, jakie stoją po ich stronie, chciałabym w pierwszej kolejności zwrócić się do przedstawicieli samorządów. Jak widzicie Państwo, jakie są główne problemy z Państwa perspektywy, tak? Bo w tej perspektywy nam dzisiaj brakło w prezentacjach, z właściwą realizacją obowiązków wynikających z ustawy o dostępie. Bardzo proszę, dobrze? Tak? Włączony jest. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Turejko, ja reprezentuję Urząd Miejski w Gliwicach. Cieszę się, że jest również miejsce dla samorządowców, bo tutaj było dużo powiedziane na temat oceny naszej pracy. Razem z panem prezydentem będziemy się tu pewnie starali podołać. Oczywiście z punktu widzenia samorządowców problemów jest wiele. Nie chodzi o to, żeby narzekać na swój ciężki los. Natomiast ponieważ została tutaj podjęta również kwestia zmiany w przepisach, co dla nas jest chyba też bardzo istotne, to może troszeczkę odniosę się do kwestii ponownego wykorzystania informacji, konkretnie do tych wyników badań, które prezentowała pani doktor. Ja tutaj chciałam troszeczkę obronić samorządy, które tutaj zostały skrytykowane za brak wiedzy i za to, że udzieliły informacji publicznej, natomiast nie zwróciły się o to, żeby złożyć wniosek na stosownym formularzu. I w mojej ocenie tak naprawdę proszę zwrócić uwagę na absurd tej sytuacji. Ja bardzo przepraszam tutaj wszystkich, natomiast tracimy zupełnie istotę tego, co jest sednem sprawy. Sednem sprawy jest udostępnienie informacji temu, kto jest nią zainteresowany. Natomiast sytuacja taka, kiedy przepisy unijne zostały zaimplementowane, czyli wdrożone nie tak, jakby być może one byłyby przez nas potrzebne, ale w taki sposób, jaki jest wymagany przez Unię Europejską, spowodowało właśnie ten problem z oceną, jakie wnioski mamy rozpatrywać, w jakim trybie. I teraz pani tutaj mówiła o tym, że ten wniosek, który był takim wnioskiem podchwytliwym, był tak konstruowany, żeby samorządy się zorientowały, że tutaj należy wezwać do tego złożenia tego wniosku w sposób prawidłowy. Ja nie wiem, jak to było w Gliwicach, bo widocznie ktoś inny ten wniosek akurat załatwił. Nie wiem, jak myśmy się tam do tego odnieśli. Natomiast ja powiem, jak my się do tego odnosimy w praktyce, ponieważ ja jestem praktykiem i z naszego punktu widzenia problem z udostępnianiem informacji do ponownego wykorzystania jest taki, że jeżeli wpływają do nas wnioski o informację publiczną, na przykład pisane przez studentów, którzy piszą pracę, przez doktorantów, którzy zbierają materiały do badań, oczywiste jest, że te informacje są zbierane po to, żeby zostały w przyszłości ponownie wykorzystane. I trudno oczekiwać i trudno jakby ograniczać tak naprawdę w rezultacie, czy też utrudniać dostęp do informacji publicznej takim osobom, tylko dlatego, że nie złożyły wniosek na złym formularzu. Więc być może tutaj rozdzielenie tych przepisów i wprowadzenie odrębnej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego wprowadzi po pierwsze porządek, a po drugie jakoś uracjonalizuje w tej chwili istniejące przepisy. Oczywiście no, różnych tutaj sytuacji można zgłosić wiele, trudności z wnioskami są przeróżne, natomiast no, to z mojego punktu widzenia wydaje mi się najistotniejsze, co warto podnieść. Dziękuję. Czuję, że pani doktor będzie się chciała do tego odnieść, ale proszę pozwolić jeszcze zabrać głos panu prezydentowi. Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Ja pozwolę sobie na trochę bardziej ogólną refleksję. Chcę powiedzieć, że tak mi się wydaje, jako praktykujący samorządowiec, że dla każdego dobrego prezydenta, burmistrza, wójta, marszałka poważne potraktowanie kwestii dostępu do informacji publicznej jest taką oczywistością i pewną koniecznością. To jest także pewien bezpiecznik dla nas, osób zarządzających miastem. Dzięki temu wiemy, że ta kontrola społeczna przebiega dużo bardziej efektywnie
I dla własnego bezpieczeństwa, nawet i z takiego bardzo przyziemnego powodu, warto to robić. Wydaje mi się, że Szczecin to robi nie najgorzej, chociaż mamy sobie też pewnie wiele do zarzucenia, ale często natrafiamy na rafy. Tak? Te rafy to jest właśnie niejasne prawo, to o czym tutaj wspominano wielokrotnie, albo sprzeczność różnych przepisów prawnych, choćby na polu także ochrony danych osobowych. Mieliśmy niedawno zresztą sprawę wygraną w sądzie, ponieważ nie udostępniliśmy pewnych danych osobowych, bo tego po prostu nie mogliśmy zrobić. Natomiast rozpętano wokół tego dosyć sporą kampanię. Tutaj także kamyczek do ogródka organizacji pozarządowych, które wywierają presję. Bardzo dobrze, że wywierają tę presję. Czasem jednak jest to presja trochę oderwana od rzeczywistości i trochę zbyt agresywna. Takie mam odczucie. Wydaje